Dobrze, no to ja lecę do Sherry Tatu i zaraz dowiecie się, co ten motocykl tutaj robi, bo będziemy rozmawiać nie tylko o tatuażach, ale również o motocyklach. Bądźcie z nami. Poszkieruję się modą, niestety jest to moim zdaniem bardzo ślepa uliczka, dlatego że w tej chwili to, co kiedyś było modne, w tej chwili się zakrywa. Enduro, ja to wolę enduro niż motocross, więc jakieś wyjazdy Rumunia, teraz wyjeżdżam w Himalaje na motocyklu. I przez to zdobywamy zaufanie klientów, jest też niestety katalogiem dla niektórych osób i artystów. Bardziej grafika, bardziej doty, bardziej trójwymiar taki geometryczny, ewentualnie etnika. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj spotkaliśmy się w warszawskim Sherry Tatu z Aldoną, która jest akurat w trakcie pracy. Powiedz mi, jak Ty odczuwasz na chwilę obecną ten świat tatuażu w Polsce? Bo jednak, no nie ukrywajmy, dużo tych tatuaży się teraz robi, tak? Odczuwasz to jako trend, chwilowa taka moda, czy jednak ludzie robią to w 100% świadomie? Nie, to znaczy ja uważam, że w tej chwili ogólnie rzecz biorąc tatuaż zrobił się na tyle powszechny, na tyle zmienił swoją jakby opinię i formę, że w tej chwili ludzie traktują to bardziej jako dobro powszechne, które mogą z tego skorzystać, jeśli mają na to pieniądze oczywiście. Tak. I mogą jakby, ludzie sobie mogą bardziej na to pozwolić. Mhm. Obawiają się też oceny z zewnątrz. I są bardziej śmiali w pewnych decyzjach i w pewnych wzorach, a uważam, że w Polsce ogólnie tatuaż przychodzi renesans w tej chwili. Bardzo dużo ludzi się tatuuje, decyduje na tatuaż. Jedni to robią w sposób bardzo przemyślany, a niektórzy kierują się modą. No to wszystko jest kwestią gustu i tego, co człowiek ma w głowie. Okej. A powiedzmy tak, w trakcie Twojej kariery zauważyłeś jakieś takie zmiany trendu właśnie, że kiedyś były na przykład modne, powiedzmy, nie wiem, tribale, tak? Bo wiadomo, to jest jakiś standard, a teraz są jakieś inne, całkowicie nowe. A, cały czas się tak, generalnie tatuaż kieruje się modą, niestety jest to moim zdaniem bardzo ślepa uliczka, dlatego że w tej chwili to, co kiedyś było modne, w tej chwili się zakrywa. To, co w tej chwili ludzie robią w sposób komercyjny i w ilościach po prostu zatrważających, będziemy zakrywać za jakieś 10 lat ewentualnie. Są lasery, ludzie w ogóle podchodzą do tematu, przecież jest laser, można przecież można to zakryć. I generalnie kierują się właśnie chwilową modą. Zresztą też jest też tak, że ludzie oceniają tatuaże przez wzór, który widzą w internecie i czują się bezpieczni, widząc dany temat już wytatuowany i wiedzą, jak to wygląda i czego się mogą spodziewać i wtedy decydują się na tak zwane kopie. Niestety tak jest. Właśnie temat kopii. Często przychodzą ludzie i chcą mieć dany wzór wydrukowany na kartce z internetu ściągnięty i oni chcą mieć to i się uczą na to, czy... Jeśli się upierają, no to najczęściej się kończą na studiu, tym, że wychodzą, bo my nie robimy kopii. No wiadomo, to tak, teraz są takie czasy, że... No nie, wiadomo, wiesz, i nie wiadomo, bo są tatuażyści, którzy tego nie pokazują, a jednak robią, bo się kierują chęcią zarobienia hajsu i przecież to tylko sztuka jest, nie? Robimy sztukę, wychodzi, zostawia pieniądze. My tego nie robimy, dlatego że później ktoś mi powie tak w 1/10, 20 osobie, że robiłem to w Sherry. Tak. I będzie po prostu miła, a też kwestia jest szacunku dla danego artysty, który zrobił ten wzór, człowieka, który go nosi. Na każdy, my naszych klientów staramy się uświadamiać, że każdy wzór musi coś oznaczać. Ewentualnie, jeśli nawet nie oznacza, to nie będzie indywidualnym wzorem dla Ciebie, bo Tobie się to podoba i Ty chcesz mieć tak, a nie inaczej wykonany, i to ma być Twoje. No niestety, rzucając wzory do galerii, która jest w naszym portfolio i jakby pokazuje nasze umiejętności i przez to zdobywamy zaufanie klientów, jest też niestety katalogiem dla niektórych osób i artystów. No i to jest problem. No. A powiedz mi, czy widziałaś kiedyś, nie wiem, właśnie kopię Twojej pracy, którą Ty wykonałaś i u innych? Widziałaś, tak? I jak to się wtedy czujesz, powiedzmy, bo to... Znaczy na szczęście najczęściej było to wykonane tak... Aha, okay. Byś powiedziała to normalnie, to byśmy to i tak bym to ten wyciął jakoś, ale okej. Okay. No, no bo bywa też czasami, że kopie są dobrze wykonane, ale jednak kopia to kopia, tak? To też jest czyjaś praca. No. Jeśli kopia jest wykonana lepiej niż oryginał, no to nieźle, ale najczęściej to się kończy tym, że to jest wykonane naprawdę skandalicznie źle. Skandalicznie źle. Ewentualnie w ogóle ludzie nie czują klimatu samego wzoru.
Więcej, często się też zdarza, że ściągają kalkę ze zdjęcia z internetu, gdzie załamania są po prostu, no bo wiadomo, skóra nie jest kartką papieru, więc są załamania związane z naszą anatomią. No i te wzory po prostu wyglądają jak przyjechane przez walec, rozciągnięte, nie trzymają po prostu w ogóle symetrii, masakra, totalna masakra. Ja nawet kiedyś widziałem taki wzór, ktoś sobie wytatuował coś na klacie. Taki sutek nawet był. To był już w ogóle przesada, to już w ogóle nie chciałbym mówić, było tak. To był ja jak Brety, no nie wiem jak ktoś tak może, nie wiem, wytatuować sobie coś z sutkiem, no ale chyba, że tak chciał, chyba, że mu się ten wzór tak podobał, że ten sutek coś oznaczał, także trójsutek, no. Trójsutek. A powiedz, jak ty osobiście tatuaże, bo też masz te tatuaże, czym ty się, który osobiście wybierałem za jakiś wzór, tak? Znaczy, ja robiłam tatuaże bardzo dawno temu i w tej chwili jakby nie ma czasu na tatuowanie się ogólnie, bo trudno znaleźć wzór, który by mi się tak do końca podobał. Wtedy jakby siedziałam mocno, bardzo lubiłam wszystko to, co jest związane z Orientem. Jakby w tym kierunku to poszło. Teraz bym pewnie wybrała coś innego, no ale to jest po prostu. No, wtedy jakby się mocno z tym identyfikowała, miałby swoje tatuaże. Ale gdybym teraz miała zacząć, to pewnie bym bardziej poszła w kierunku, w tym, w którym tatuuję. Czyli bardziej grafika, bardziej doty, bardziej trójwymiar taki geometryczny, ewentualnie etnika. Czyli to jest twój styl, tak? I tym stara się tatuować i nie wychodzić poza... Szczególnie w grafice, w proszpolce i ogólnie geometria taka trójwymiarowa. Realistyka zrobiona dopłonkiem w tej chwili mnie bardzo interesuje. Kwestia jest też rozwoju, po co jak się rozwija w danym momencie. Marcin, powiedz mi, jak ty się czujesz teraz tutaj tatując się, tak? I Zrelaksowany, tak? Czyli nie robi to na tobie większego wrażenia, że tutaj... Kropeczki to wcale... Nie, bo to jednak kropeczki są, tak? No i tak mówisz, tam pójdzie ten wzór trochę w dół, tak? Także jest tutaj trochę... Idzie, on się zamyka, tu będą jeszcze paterny pod spodem. To są twoje jedyne tatuaże, tak? Tak, no. Pomysł na drugą już jest, ale... Czyli jakaś wizja jest, tak? Na pewno nie jest to koniec. Zobaczymy, co... Tam ona jeszcze wymyśli. Okay. I czy będzie chciała kontynuować. Zdaje się 100% na nim, tak? No, oczywiście, że tak. Co tutaj za śmiechy? Poza kadrem. Pokaż ich tutaj, bo to... Nie. Co tu się dzieje? A to jest nie pan wiesz. Jesteś, nie? A powiedz mi, czy kiedyś dawno temu myślałeś, że zostaniesz tatuażystką i że będziesz mogła po prostu wykonywać to na co dzień? Czy... Ja zawsze chciałam być tatuażystką, tylko czasy, w których ja o tym myślałam, bo temat był tak mocno niedostępny, że trzeba było trochę poczekać. Ogólnie wtedy, kiedy ja chciałam robić, w ogóle nie było tatuażystek kobiet. Wtedy zaczynała można powiedzieć, taką prekursorką była Dagmara. I Dagmara zaczynała, a mi jakby determinacji wtedy zabrakło, no ale troszeczkę poczekałam. Dojrzałam i wtedy podjęłam decyzję, że już to... Ten czas, tak? A powiedz mi, tak prywatnie, prócz pasją, którą są tatuaże, bo wtedy musi być twoja pasja, tak? Bo bez tego byś raczej tego nie wykonywała. Patrzysz jakieś inne zainteresowania, pasje? Tak, bardzo lubię. Znaczy w tej chwili bardzo mocno się wkręciłam we wszystko, co jest związane z offroadem. Okay. I tutaj jeśli chodzi o rajdy 4x4, to staram się od czasu do czasu w nich brać. Jak mam samochód sprawy oczywiście, który po rajdzie najczęściej jest zgruzowany. Albo na przykład w motocrossie, ale to bardziej enduro. Ja to wolę enduro niż motocross, więc jakieś wyjazdy Rumunia, teraz wyjeżdżam w Himalaje na motocyklu, więc jakby... No motocykl to taki odskocznia od pracy. Czyli takie klimaty, no popatrz. Tak. Odważnie. Podobnie. A powiedz mi, nie zastanawiałeś się na tym właśnie, że te motory i te wszystkie off-roady, że to może jakoś w twojej karierze zaszkodzić, że na przykład kiedyś coś pójdzie nie tak, że... No. Pójdzie nie tak. To nie jest kwestia tego, czy pójdzie nie tak, bo to wiadomo, że pójdzie nie tak, tylko kwestia nie czy to kiedy. Teraz na przykład jestem po zwolnieniu lekarskim, bo miałam wypadek. A właśnie. Więc albo grubo, albo wcale. No to co mam siedzieć z pilotem przed telewizorem i oglądać, jak jeżdżę. No nie, no tak to... Mnie przecież szlak trafił. No ja na przykład ja się motorów bardzo wolę, osobiście bardzo wolę. Ja też. Ale to podziwiam właśnie tych ludzi, którzy się decydują, żeby na tym jeździć. No widzisz, masz pasję poza tatuażem.
tatuowaniem? Trzeba mieć, bo jeśli tylko pracujesz, to nawet twoja pasja tatuatorska w pewnym momencie zacznie być po prostu, zaczniesz tym żygać i nie będziesz tego robił. Jeśli się poświęca człowiek całkowicie jednej rzeczy, to musi mieć odskocznię, żeby mieć sobie mózg po prostu troszeczkę zresetować i wyczyścić. Jeździsz, to o niczym innym nie myślisz, bo tak naprawdę praca tatuatora polega na tym, że pracujesz 24 godziny na dobę. Tak. Przychodzisz do domu, zaczynasz projekty, znaczy oczywiście to zależy od jakby pracy studia, ale to, że ktoś myśli, że my pracujemy od godziny 10 do godziny 19, to jest naprawdę bardzo mylne, dlatego że my zapieprzamy, można powiedzieć, od momentu wejścia do studia do momentu, kiedy się pójdziemy spać. A często to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta w nocy, bo trzeba przygotować projekty. Cały czas o tych projektach się myśli, więc nasze życie jest ukierunkowane bardzo mocno na tatuaż. I jeśli nie masz swoich jakichś odskoczni, to można zwariować. No, trzeba po prostu coś mieć poza pracą i poza tym głównym jakby źródłem życia, tak? Żeby trochę się napędza z winy. Podchamić, tak? Można to nazwać też. Nie, bo chamy nie przychodzą aż tak często. Więc... A czy nie chodzi mi o to, że jak myślisz kolegą tatuowaniem, to chcesz się odchamić w inny sposób, tak? Całkowicie? Nie, no tak, oczywiście, rozumiem, żartuję sobie teraz, ale to tak w sensie takim, że po prostu starasz, to jest taka higiena mózgu, że zaczyna twój mózg pracować na innych, na innych poziomach. Tak. Czyli zostawiasz problemy studia i zaczynasz się skupiać na czymś całkiem innym, które cię relaksuje, które jest twoją pasją, które ci sprawia przyjemność. Zmęczony i wiesz, taki dojebany po treningu, przyjeżdżasz do domu, siadasz na kanapie i wtedy czujesz, że było zajebiście i się jest gotowym do tego, żeby zacząć pracę. Dlatego między innymi te wyjazdy, między innymi wiesz, no. Bo każdy tatuażysta taki ogarnięty to ma coś takiego, gdzie coś robi poza. Okay. Futro strzela na przykład, nie? Co strzela? Strzela. Po prostu. Chodzi na strzelnicy. Na strzelnicy. Kurde, to groźnie tutaj. No, nie zaczynaj. Niech sobie na przykład gra w zespole. Ma swój zespół, jest perkusistą i ma swój projekt. Ja oprócz pracy w studiu mam też projekt offroadowy związany z kobietami, które jeżdżą w offroadzie i na motocyklach i ciągle dziewczyny, żeby też jeździły terenówkami. Więc jakby, no mówię, no każdy coś jest, tak to można, wiecie, łapce strzelić. Tak. Myślę, że rozmowa powoli dobiega końca. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Tobie życzę powodzenia, ale mam jeszcze dla Was prezenciki. Prezenciki? Tak, dla Ciebie mam fajne produkty do gojenia tatuaży. Ja osobiście używam kilka lat. Tutaj masz krem do gojenia, bo nie jest tłusty, łatwy w nakładaniu i mydełko antybakteryjne. A dla Ciebie mam też prezencik. Już gotowe. Izer i inne gadżety. Proszę? Zero. Tak? Tak. To bardzo fajnie. Bardzo fajnie. No. A to co to jest? Proszę. Taka taśma. O, zajebiście. Ale to jest ta second skin, takie coś. Tak, o, tak. Super. To mówisz, że motory to są takie twoje, to jest taka twoja odskocznia od świata tatuażu, od tego całego tatuowania, od tego dźwięku maszynki, masz trochę inny dźwięk przy motorze, tak? Ale tutaj nie masz swojego motoru, tego docelowego, który zawsze jeździsz. Co się wydarzyło? Nie, no zastępczy. Zastępczy, tak? Gdzie ma swoją furę? Nie no, fura generalnie, jak to fura się potrafi coś tam popsuć, trzeba było zrobić jakiś tam dodatkowy custom, plastiki okleić, bo byłam w Rumunii, trochę się pojeździło tam, więc... A że uwielbiam enduro, no to pobraliśmy się ze znajomymi na takie trochę hard enduro. Tak. A powiedz mi, jak to wygląda, no bo ty się musisz znać na motorach, tak? Żeby tym jeździć. Czy nie musisz się bardzo znać? Znać bardzo to niekoniecznie trzeba, jakoś nie wiadomo jak, ale jak masz jakąś tam pasję, to zaczyna się ukierunkowywać w danym przedziale jakiś tam. No bo wiadomo, że motocykle to takie tatuaż się dzieli na pewne tematy. Tak. I ja bardzo lubię jeździć enduro i bardzo lubię jeździć po mieście. Ale enduro to jest taka ostatnia dla mnie takie odkrycie, ogólnie rzecz biorąc. W ogóle sam offroad 4x4, ściganie się w rajdach. Zrobiłam specjalnie do tego terenówkę, przystosowałam, żeby móc po prostu od czasu do czasu gdzieś na jakiś wypad pojechać i pościgać się.
Też uczestniczę w takich rajdach jako pilot, tylko to już są takie rajdy hardkorowe na maksa i wtedy generalnie jestem taką osobą, która odpowiada tam, gdzie ja pokażę, tam jedziemy, więc bardzo odpowiedzialna. Okej. A powiedz, uważasz, że jesteś lepszym kierowcą niż faceci, czy spokojnie? Znaczy, kurczę, no. Oczywiście zawsze się mówi, że baby dziadowsko prowadzą. Ja na przykład uważam, że zajebiście jeżdżę. Znaczy, oczywiście każdy ma tam jakieś swoje lepsze i gorsze dni, ale jeśli chodzi o samochód, wielbę samochody. Ja się po prostu w ogóle samochodów nie boję. W ogóle. Okay. Jeśli chodzi o motocykle, czuję naprawdę duży respekt i pokorę, bo to jest, no to są diabelskie wcielenia. No, trzeba uważać na to. No nic, także nam co nieco powiedziałaś o twojej pasji, także dziękuję bardzo szerokości i nie połamania nóg, albo rąk, albo wszystkiego. No nie, ręce i nogi to najgorzej. No, no właśnie. To się wypada i to tak długo, więc oby nie. Okej, dzięki bardzo. Dzięki wam. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli wam się podobał odcinek, dajcie łapkę w górę, dajcie dzwoneczek, żeby dostawać wszystkie informacje o nowych filmach. Obserwujcie Projekt Ink na Facebooku, na Instagramie. Zerknijcie koniecznie do opisu. Tam dostaniecie linki do tego salonu i też inne ciekawe, przydatne informacje. Dziękuję.